Cześć, oto OnePlus 11, jeden z najlepszych smartfonów dostępnych na rynku, który w dodatku jest zauważalnie tańszy od części konkurentów. Jeśli szukasz telefonu ekstremalnie szybkiego, nowoczesnego i robiącego dobre zdjęcia, to zdecydowanie polecam pełną recenzję modelu OnePlus 11, którą znajdziesz już teraz na portalu benchmark.pl. Po pierwsze, OnePlus ma najlepszy procesor, jaki możesz znaleźć w telefonie z Androidem w 2023 roku. Jest to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, którego osiągi można opisać krótko. Jeśli coś nie ruszy na nim, to nie będzie działać na żadnym układzie mobilnym. Jest idealny do gier, aplikacji społecznościowych, filmów i wielu innych rzeczy. Wyniki w benchmarkach widzicie teraz na wyświetlaczu. Po drugie, rewelacyjnie wygląda też kwestia pamięci, bo w tym telefonie jest aż 16 GB RAM-u i w dodatku możesz to rozszerzyć do 28 GB używając pamięci masowej, a nie jest to zwykła pamięć masowa, lecz najnowsza technologia UFS 4.0, ponownie najszybsza, jaką możesz mieć aktualnie w telefonach z Androidem. Realnie zapewnia ona bardzo szybkie otwieranie aplikacji, ładowanie gier i multimediów, a proces aktualizacji wielu aplikacji nie spowalnia zauważalnie systemu. Warto jednak zauważyć, że UFS 4.0 ma tylko model z pamięcią 256 GB, podstawowy 128 GB ma starszy typ pamięci. Po trzecie, OnePlus 11 ma duży wyświetlacz AMOLED 6,7 cala z pięknymi kolorami, wysoką jasnością, funkcją wyświetlacza zawsze włączonego i bardzo ważną funkcją LTPO3. Zapewnia ona płynne wyświetlanie obrazu do 120 Hz i jednocześnie ogranicza zużycie energii z akumulatora. Gdy obraz jest statyczny, to odświeżanie może spaść nawet do 1 Hz, a w zwykłych, prostych aplikacjach do 40-60 Hz. Wyświetlacz ma też HDR Dolby Vision i HDR 10+, co w połączeniu z AMOLEDem oznacza, że jest rewelacyjny do oglądania filmów, tym bardziej, że ma też dwa dobre głośniki stereo. Po czwarte, smartfon robi bardzo dobre zdjęcia i filmy aparatami tylnymi. Główny ma 50 megapikseli, ultraszerokokątny 48 megapikseli, a do tego jest jeszcze zoom optyczny dwa razy z sensorem 32 megapiksele. Na mnie najlepsze wrażenie zrobił aparat główny oraz zoom. Oba oferują jakość na poziomie smartfonów flagowych, a zoom moim zdaniem wręcz mieści się w czołówce tego typu aparatów mobilnych. Oba oferują bardzo dobrą ostrość i szczegółowość oraz atrakcyjne, naturalne kolory. Świetny jest też tryb nocny, który w połączeniu ze stabilizacją optyczną i cyfrową pozwala robić jasne, nieporuszone i ostre zdjęcia nawet w bardzo słabym oświetleniu. Zdjęcia są znacznie jaśniejsze niż to, co widać gołym okiem. OnePlus 11 może nagrywać z tyłu wideo 8K, ale ja najbardziej polecam 4K 60 klatek na sekundę. W przykładowym wideo możecie zobaczyć, że jakość i stabilność obrazu jest bardzo wysoka, konkurencyjna z najlepszymi, często znacznie droższymi smartfonami. OnePlus 11 może nagrywać film jednocześnie z dwóch kamer, przedniej i tylnej. Tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o podgląd na smartfonie, to jest to kwadratowy podgląd z przedniej kamery i tylnej, jeden na drugim, na podzielonym ekranie. Po piąte, ten telefon naładujesz od 1 do 100% zaledwie w 22 minuty. Co jest znakomitym wynikiem. Ładowarka ma 100 W mocy i co ważne jest dołączona do kompletu. Sam czas pracy na baterii jest klasyczny, czyli przy większym obciążeniu jeden dzień, przy mniejszym 1,5 dnia, ale bardzo szybkie ładowanie sprawia, że przez 10 minut doładujemy telefon o około połowę. Po szóste, w telefonie zastosowano przydatny suwak do szybkiego wyciszania dźwięków i wyłączania wibracji. Dolne położenie wszystkie dźwięki, środkowe tylko wibracje, górne całkowite wyciszenie. Po siódme, OnePlus 11 jest znacznie tańszy od konkurencyjnego Samsunga Galaxy S23 Plus. Wersja 256 GB kosztuje 4599 zł, a analogiczny Samsung 5799 zł, czyli aż o 1200 zł drożej. W dodatku OnePlus 11 oferuje w tej wersji aż 16 GB RAM-u, a Samsung tylko 8 GB. Może to być odczuwalne podczas otwierania wielu zakładek w przeglądarce internetowej, a także obsługi kilku wymagających aplikacji lub gier. Nawet mniejszy Samsung Galaxy S23 w podstawowej wersji jest droższy od OnePlusa 11. Wersja 8 na 128 GB w Samsungu kosztuje 4599 zł, a w OnePlusie 4199 zł.
Słowem, jak na ekstremalnie wydajnego i nowoczesnego flagowca sytuacja wygląda całkiem nieźle. Potencjalnym nabywcom smartfona OnePlus 11 chciałbym też zwrócić uwagę na dwie wady, które dla części osób mogą być istotne. Po pierwsze, przedni aparat nagrywa tylko w rozdzielczości Full HD 30 klatek na sekundę maksymalnie. Widzicie teraz przykładowy film z tego aparatu i możecie ocenić go sami. Aż prosi się o dodanie opcji nagrywania 4K 60 klatek na sekundę z przodu, przecież potężny procesor poradzi sobie z tym bez problemu. Po drugie, OnePlus 11 nie ma funkcji indukcyjnego, czyli bezprzewodowego ładowania akumulatora. Inne niedociągnięcia w tym smartfonie są raczej drobne i nie wpływają moim zdaniem na realny komfort lub jakość. Czy warto kupić OnePlus 11? Ten smartfon ma najlepszy procesor, 16 GB RAM-u, super szybką pamięć masową UFS 4.0, bardzo szybkie ładowanie akumulatora, 100 W, ładowarkę w komplecie, znakomity wyświetlacz AMOLED, przydatny suwak do wyciszania dźwięków, dobrze wykonaną i odporną na zachlapania obudowę, nowoczesną łączność oraz dobre aparaty z tyłu. Moim zdaniem zdecydowanie warto go kupić. Przyjemność używania tego telefonu jest po prostu bardzo wysoka. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja opinia o OnePlus 11 i jeśli chcesz, daj lajka i suba. Tymczasem do zobaczenia.